Jestem dzieckiem poczętym z gwałtu. Moja mama chciała odejść od swojego wtedy chłopaka, partnera. On nie chciał tego, więc ją zgwałcił, żeby zaszła w ciążę, żeby z nim została, żeby jej rodzice utrzymywali go. Strasznie znęcał się nad moją matką przez liczne gwałty podczas ciąży. Spychanie ze schodów, żeby uderzyła w brzuch, żeby poroniła. Grożenie, że zabije. Mówiąc szczerze, nie wiem, jak się stamtąd wyzwoliła. Może to był któryś raz, jak mój wujek i brat po nią przyjechał i ją stamtąd zabierał. Gdyby mnie nie było, może by popełniła samobójstwo, może by się dała zabić. Ale jako, że nie miała tą motywację, żeby żyć dalej. Jak nie dla siebie, to dla kogoś, prawda? Ja nie widziałam gwałtu na mojej matce. Nie mam od tego traumy. Moja mama też raczej nie widzi twarzy gwałciciela we mnie. Powiedziała mi, że jak się urodziłam, to byłam niesamowicie podobna do jej brata. Poza tym nie powinnam się tego wstydzić. To nie jest moja wina.